Proszę Państwa, jesteśmy na terenie pawilonu numer 11. To jest pawilon, który znajduje się na samej górze. W zasadzie można powiedzieć, że jest nadbudowany nad pawilonem 10, tym najbardziej znanym. Tutaj w latach 40., 50. znajdowały się między innymi pokoje przesłuchań, ale również trzymano więźniów. Jeżeli Państwo możecie zwrócić uwagę na ścianę i dobrze się jej przyjrzycie, zauważycie, że jest coś tutaj domurowanego, tak jakby ta ściana jest nierówna. Otóż w tych ścianach, które są bardzo grube, były otwory strzelnicze, w taki sposób zrobione, że można było obserwować całą celę i jednocześnie albo wrzucić granat, albo strzelić. Z tego pawilonu, z tego miejsca miała miejsce udana ucieczka więźniów w pierwszych dniach powstania warszawskiego, kiedy Niemcy prowadzili egzekucje tutaj na dziedzińcu więzienia. Z tego pawilonu udało się pewnej grupie więźniów, nie wiemy jaka to była grupa, uciec. Także to miejsce jest szczególnie ważne. Jesteśmy w 10. pawilonie. To jest ten najbardziej znany pawilon, w którym odegrało się niezwykle dużo dramatów osób, które tutaj były przetrzymywane. Najbardziej znane wspomnienia z Rakowieckiej to jest pawilon 10 i cele, których niestety nie można Państwu pokazać obecnie, ponieważ już nie istnieją cele, w których przetrzymywano, zbiorowe cele przetrzymywano po kilkadziesiąt osób skazanych na karę śmierci. My za chwilę zejdziemy takim podziemnym przejściem do miejsca, jednego z trzech miejsc na terenie Rakowieckiej, gdzie były egzekucje przeprowadzane. Jest to miejsce pod pawilonem, który miał bardzo taką złowrogą nazwę Pałac Cudów, czyli miejsce, gdzie po prostu z więźniami osoby, które były przez funkcjonariusze UB, po prostu robili wszystko. Taka ciekawa historia związana z tym miejscem. To było miejsce pracy jednego z największych katów UB Warszawy, Adama Humera. Jeden z nielicznych funkcjonariuszy UB, który został skazany za swoje zbrodnie, za przestępstwa, których dopuścił się przeciwko obywatelom polskim. Historia tak się zatoczyła kołem, że Adam Humer siedział w tym więzieniu i miejsce, w którym był przetrzymywany, to była jego pokój przesłuchań. Także wrócił do swojego miejsca pracy. Zapraszam, przejdziemy na dół. Boże, inny wody? Nie jest. To nie, zaraz będzie otwarte. Proszę Państwa, to jest takie przejście wybudowane w momencie, kiedy był stawiany ten pawilon. I bardzo ciekawa sytuacja. Tutaj są dwie pary drzwi. Więzień, który był przeprowadzony z pawilonu 10 na przesłuchanie, wchodził tymi drzwiami na górę i tam już był kierowany do konkretnej celi. Ale byli na Rakowieckiej więźniowie, którzy szli kilka metrów dalej. Szli do tego miejsca. To jest miejsce, w którym odbywały się egzekucje. Zaraz Państwo będziecie mogli zobaczyć to miejsce. Tutaj na schodach tego pomieszczenia były ostatnie kroki
naszych bohaterów narodowych, których tutaj komuniści zamordowali. Mamy pewność, że to są miejsca egzekucji. W tych pomieszczeniach mordowano takich ludzi jak rotmistrz Witold Pilecki, wszyscy dowódcy Zrzeszenia WiN, dowódcy i żołnierze oddziałów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, ci najważniejsi, czy chociażby major Zygmunt Szyndzielarz Ptaszka. Proszę pamiętać, że jesteśmy pod Pałacem Cudów, czyli pod pawilonem przeznaczonym wyłącznie do przesłuchań. I tutaj to były karcery. Także egzekucje odbywały się w karcerze. I co ciekawe, wcale bym się nie zdziwił, gdyby na przykład tam byli trzymani ludzie, a na korytarzu odbywała się egzekucja. Proszę Państwa, egzekucje odbywały się tutaj na schodach. Uwaga na schody. Państwo w tej chwili wchodzicie po schodach, które były ostatnimi schodami, które przeszli więźniowie tutaj prowadzone. Natomiast proszę zwrócić uwagę na te dwa pomieszczenia. Pomieszczenie tutaj, ono pierwotnie było o około metr, półtora metra niższe. I to był jeden z karcerów, które były tutaj. To było, my go nazwaliśmy roboczo karcer mokry, ponieważ tutaj stała woda. Okno było otwarte przez cały czas, bez względu na to, czy była zima, czy było lato. I to był jeden karcer. Ten miał okno. Natomiast tutaj jest karcer, w którym trzymano ludzi bez światła, bez powietrza, bez okna, bez żadnej tej części higienicznej. Także to, co zjedli, zostawili tutaj na podłodze. Tutaj była ściana. Trzymano ludzi po prostu w takim pomieszczeniu zamkniętym. Proszę sobie wyobrazić, co tutaj się działo, kiedy kilkadziesiąt osób przeszło przez to pomieszczenie bez możliwości otwarcia okna. Tutaj były po prostu zwykłe cegły. Nie było, w tamtym pomieszczeniu nie było żadnej podłogi, było klepisko. Wody gruntowe wychodziły, kiedy były deszcze. Natomiast egzekucje odbywały się w tym miejscu. Wprowadzano więźnia tutaj w te schody. No i padał z tyłu strzał. Także to jest to miejsce, jedno z najświętszych miejsc rakowieckich. Macie Państwo możliwość obejrzenia celi, która przed wojną była celą pojedynczą. Natomiast w latach 40., 50. zdarzało się, że w takiej celi przetrzymywano 20 osób. Możemy wyjść? Proszę, my wyjdziemy, a wy wyjdziecie. Proszę, proszę. Oczywiście nie było tego przepierzenia tutaj, które zasłaniało część higieniczną. Nie było zlewu. Był tylko sedes. Rakowiecka była jedynym więzieniem w Warszawie, które było skanalizowane wówczas. I w niektórych relacjach jest, że więźniowie porozumiewali się między celami przez wybranie wody z kibla, czyli z sedesu. Wtedy tworzyła się przestrzeń, przez którą mogli rozmawiać. Natomiast to, co tutaj Państwo widzicie, te kraty, blindy, to wszystko jest tak, jak mniej więcej wyglądało w latach 40-tych, 50-tych.
I tak ci, co tutaj siedzieli, mieli szczęście, ponieważ nie siedzieli w celi 120-osobowej, które były w następnym pawilonie. Ich niestety już nie ma, nie możemy pokazać. Przed wojną przewidziane na 12 osób, po wojnie siedziało 120, czasami i więcej. Tam nie było drzwi, tam była po prostu tylko krata, która dzieliła cele od korytarza.